To jest region taki, że dużo się pije i je, więc zawsze była potrzeba dobrego targu. I ten targ zawsze był, ten bazar zawsze był taki słynąszy. Jest nie tani, jest droższy nawet od tbiliskiego targu. Ale ma swój urok, no zobaczycie. Powiem wam tak, jak nie byliście na targu w Tel Awiw, to znaczy, że jak dla mnie nie byliście na żadnym targu. To jedno chyba z najfajniejszych miejsc w Gruzji. Ilekoś tu jesteśmy, zawsze jesteśmy na tym targu, a tym bardziej, będąc teraz z Dawidem, będziemy robić zakupy na wieczorną ucztę. A Dawid ma zamiar przygotować dla nas pilaw. Tutaj są ryby, tam dalej już pójdziemy i wszystko będzie tam gdzieś. Pytanie od chlapi, co to jest? No. To jest miąższ owocowy, przecier owocowy, na surowo, tak, bez gotowania. Później rozsmarowują na drewnianych deskach i to suszą. I to jest później jako to do jedzenia, albo że do zagęszczenia, czy nadawania kwaskowości na przykład potrawą, tak, jest od temali, czyli z mirabelek. No i oczywiście te słynne czurczeły, tak, nasze, który jeden z najstarszych, można powiedzieć, deserów. Tu jest sok z winogron zagęszczony mąką pszenną, orzech na nitkach i później maczają i to się suszy. Ja w dzieciństwie zamiast kanapki to dostałem do szkoły. No, orzech włoski to jest waluta gruzińska, narodowa. Owczy sek, słony, skrzypiący w ustach, bardzo wyrazisty, dojrzewający dłużej, świetne do wina, już to czuję. I se saka i pod klatem. Tacie, wybierasz kurczaka, płacisz, idziesz, przychodzisz i jest już zrobiony, obrany. Nieraz nawet mrożony. To niewątpliwe odkrycie Mariusza. W malutkiej wiosce Akateli, niedaleko Tel Awiw, jakieś 10 minut jazdy, podobno jest prawdziwa biodynamiczna winnica. Biodynamika w Gruzji. To trzeba zobaczyć, dlatego jedziemy do Rui Spiri. Co dalej? Sami zobaczcie. Jest taką winką uszczelnione dookoła. Tak, tak. 8 lat w Szwajcarii pracował, mieszkał tam i uczył się. Czyli wyjechał zarobki w latach 90. Na początku 2000. Ale pracował. Trafił właśnie w biodynamicznych takich polach i był we Francji, w Szwajcarii i po prostu teraz nie wyobraża sobie inny jakby podejście do tego. Czyli wszystkie te typowe dla biodynamiki rzeczy, czyli nie wiem, zakopywanie krowich rogów, specjalne mieszanki ziół do okrysków i tak dalej, czyli to wszystko... Tak, czyli on jest jedynym jakby w Gruzji też, który posiada tą wiedzę, taką prawdziwą wiedzę na ten temat. Czy w Gruzji, jakie on ma wrażenie, czy lokalny rynek zwraca na to uwagę? No tak, na poziomie takim, że wiedzą, zdają sobie sprawę, że to jest lepsze, to jest coś takiego no, dobrego, ale głębiej, żebyś tu to bardzo mało osób, kto absolutnie zdaje sobie sprawę, co to jest. Dla dużych producentów posiadanie krewi to pewnego rodzaju element marketingu, oczywiście nie dla wszystkich. Tym razem jedziemy do Waziani. Jeżeli tutaj mamy zostać krewi 200-300 letnie, no trudno mówić o marketingu. To jest prawdziwy element tradycji. To właśnie tutaj pokażą nam, jak się te krewi czyści. Byliśmy u małych, mówiliśmy, że będziemy też u dużych producentów. Waziani jest takim średnim
graczem na rynku, poprodukuje w sumie około 1,5 miliona butelek, z czego prawie 60 tysięcy w Kwewi. Ale co nas interesuje, dziewczyny i chłopaki zaprosili nas, żeby pokazać, jak faktycznie czyści się Kwewi. Zaraz zobaczymy. Oczywiście nastąpi to po 3 degustacjach i 2 obiadach. Mamy kolejny kwewi do kolekcji. Może zrobimy w tym wino? Nie, Maciek już powiedział, że weźmie 2 grona, miesza palcem, zrobi ten i od kolegi pożyczy drzewko banzai i zakopie w doniczce, zrobi sobie mani takiej imereckiej. No? Proste, w sumie też można. Będąc u dużego producenta, pierwsze pytanie, jakie się nasuwało, to czy kwewi to jest konieczność? Po co im to kwewi? Dużo roboty, mało efektu, mało butelek. Tak w sumie traktowali to niektórzy jako tylko w pewnym sensie element marketingu. Ale przychodzisz do takiego miejsca i weźmie, nie, no one są takie średnio nowe, one mają 150 lat, nie? Tak. Czyli przeżyły cały czas radziecki. Tak. Jak widać, w doskonałej kondycji i jednak w tych kwewi się cały czas non-stop produkuje, mimo że oczywiście ta główna produkcja jest gdzie indziej, nie? Tak, czyli nie jest to element marketingu, no. Ja myślę, że pewnie byśmy producenta takiego znaleźli, który traktuje to czysto marketingowo. Byliśmy upały takich, którzy ledwo to na gwałt budują, kopią doły, tak, zasypują kwewy i tak dalej, nie? Ale tutaj wydaje się, że to jest naturalne uzupełnienie, nawet nie uzupełnienie, jakby część portfolio. Że z jednej strony budujemy markę na konwencjonalnych, nazwijmy to, winach, ale przecież musi być coś zgoła gruzińskiego, prosto z serca, czyli z kwewy. Nawet myślę, że można w ramach podziękowania zrobić małą lokację produktu. Macie w Azjanii z kwewy dostaniecie w Polsce też. I to takie fajne, przyjemne kwewy, dobre wino jako pierwsze naturalne. Dobrze mówię? No, mieliśmy przed chwilą degustację wielu win z kwewry tutaj regionalnych i wydają się takie bardzo dobrze sprofilowane na polski rynek, bezpieczne, przyjemne w piciu. Pamiętajcie, czyli nie są to tanie wina, jak na nasze realia, ale czasami warto spróbować kupić sobie taką jedną butelkę Huichy na przykład, nie? Albo Kacitery. Jak na product placement idzie bardzo mu dobrze, mojemu koledze, ale Mucfane. One of the oldest and most traditional way of cleaning the cuvée. It's also an antiseptic. Now it's the last cleaning time. We are using again the limestone. This time we'll clean it with the limestone, leave it for a few days, then brush it once again and finally, we are accepting the grapes, and the cuvée already doesn't need to be totally dry. Just the powder. Wielokrotność tak jakby wałkowania dopiero powoduje, że pokrywa tak jakby wszystkie pory, wiesz? Przed nami już tylko wyjazd na lotnisko do Tbilisi, ale wcześniej nagroda. Kolacja u Dawida Pilaw. Wino to wino, ale jeśli mamy wino, jesteśmy w dobrym miejscu, to potrzebujemy też jedzenia, spotkania, rozmowy. Dawid Turkestaniszwili opowie nam o winie, ale przygotuje też coś wyjątkowego. Czyli dzisiaj robimy pilaw. To jest uzbeckie danie. Nic wspólnego z Gruzją nie ma, ale ja uwielbiam to danie, a dzisiaj robimy taki specjalny. Uzbekowie nazywają to nawet królewskim pilawem. Tutaj jest gić cielęca i jagnięcina. Żebra jagnięce i tak dalej. Teraz obsmażamy na oleju słonecznikowym i sezamowym. Tak stopniowo, małymi ratami, ponieważ jeżeli dużo mięsa, to daje taką wilgoć i nie smażą się. I tutaj mamy, jak widzicie, rodzinki, marchewka, cebula, czosnek i przyprawy. To są najważniejsze, co tu ma być. I ryż, oczywiście dziki ryż, moczony. To się zasmaża z powrotem, z cebulą, z marchewką, z przyprawami. Później to się bulgoci na małym ogniu ponad godzinę. A później już dajemy ryż. Nakrywamy, zabieramy duże ognisko, zostawiamy tylko żar
i na małym ogniu to za 2 godziny będzie gotowy. O! Zobaczmy. To jej, to Dawid. No proszę, mamy tutaj Dawida. No ładny chłopak. To mają tata, kuzynki. To mąż i żona i jego siostry. Okej. To moja ciocia i mój tata, Dawida dziadok. Ja chcę wypić i podziękować wam przede wszystkim za te wspaniałe wasze wizyty. I też podziękować za to, co wy w ogóle robicie dla nas, dla naszego kraju. I chcę wam życzyć tylko dużo, dużo zdrowia, chęci do jedzenia, do picia, do podróżowania, do odkrywania wszystkiego dobrego i życie niewyczerpanej takiej pasji, którą sobie nosicie w siebie. Za was. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję wam bardzo. Za nami 8 dni naprawdę ciężkiej walki. Prawie 3000 kilometrów. Paręnaście poważnych winnic. Różne metody produkcji wina. Pokazaliśmy naszym winiarzom różne oblicza, jak faktycznie to wino się tutaj robi. Co dalej? Zobaczycie w kolejnych 2 odcinkach.